Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zdalnie Online. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a naszym dzisiejszym gościem jest Karol Przesmycki. Karol jest trenerem baristów w Etno Cafe. Cześć Karolu. Cześć, witam Cię i witam Was serdecznie. Powiedz, czym się zajmuje trener baristów? Czym się zajmujesz w swojej pracy? Jak wygląda Twoja praca? Trener baristów, jak już możemy powoli rozszyfrować po samym tytule, ma za zadanie przekazać jak najwięcej wiedzy baristom, nad którymi gdzieś sprawdza się i sprawia opiekę, czyli prócz wiedzy stricte technicznej, bo sama kawa i samo jej przygotowanie to jest mnóstwo niuansów i szczegółów, na które warto zwrócić uwagę. Tak prócz tego ważne jest, przynajmniej w moim mniemaniu, żeby przekazać coś więcej, a dokładnie pasję i takie podejście do kawy jako do czegoś więcej niż tylko wykonywania pewnej pracy. Czyli zajmujesz się tym, żeby robić kawę w taki sposób, żeby była smaczna albo żeby odpowiadała gustom danej osoby, tak? Bo i co najważniejsze, przekazać jak najwięcej tej wiedzy technicznej baristom, by oni robili to dokładnie w bardzo powtarzalny i świadomy sposób. Zakładam, że jest, znaczy nie znam się na kawie, więc będę pytał jak laik. Kawę znam z autopsji tyle, że no po prostu piję ją chyba jak każda osoba, która gdzieś tam sobie żyje i pracuje. Są różne rodzaje No kawy. W końcu po wodzie jest to najpopularniejszy napój na świecie, więc sporo z nas pije kawę. No to tym bardziej. Są różne rodzaje kawy. Wiem, że jest jakaś tam arabika, jakieś rojboza, coś takiego. Robusta. Czym one się różnią? Jakie w ogóle są rodzaje? Czym one się różnią? I jak to, jakby ten gatunek kawy, czy może, nie wiem, może taka arabika, która pochodzi z różnych rejonów świata, smakuje inaczej w zależności od tego, z którego rejonu pochodzi. Czym te gatunki się różnią, czym się charakteryzują? Tak, zaczniemy faktycznie od gatunków. Gatunki takie najpopularniejsze są właściwie, mówimy o trzech, bo jest Liberika, która nie bierze udziału w jakby całym tym świecie kawowym, czyli nie jest używana do produkcji mieszanek, singli i jej się nie używa po prostu do na co dzień. Oprócz tego jest Arabika i Robusta, o których wspomniałeś. Arabika, ta szlachetniejsza, mam zresztą przygotowane próbki, by pokazać, wróćcie, to nie z tej strony, z tej strony. Arabika versus Robusta. Arabika, szlachetniejsza siostra, pełniejsza w smaku, o dużo szerszym bukiecie smakowym. Ale z drugiej strony, jeżeli zaczynamy tę podróż po kawie i jej różnicach, to często odwołuje się do tego samego, co dzieje się na przykład w gatunku jabłek albo w winogronach, czyli po prostu w winoroślach. Merlot, czyli jeden z gatunków wina, który jest uprawiany we Francji, ale nie wiem, chociażby w Chile, bardzo popularny tam, będzie zupełnie inaczej smakował ze względu na terroir. I w całym świecie kawym to terroir jest również bardzo, bardzo ważne, tak jak zresztą w winie, więc dana odmiana arabiki, tak jak wspominaliśmy, która rośnie w różnych częściach świata, może smakować zupełnie, może nie zupełnie, ale na pewno mieć inny charakter. A jakby jak to się ma do, jakby na opakowaniu na przykład zauważam takie jakieś oznaczenia, nie wiem, czy są oznaczenia producentów, czy są jakieś oznaczenia uniwersalne, czy tam, nie wiem, kwasowość, kwasowatość tej kawy, moc tej kawy. Takie oznaczenie nam mówi, czy ta moc kawy to chodzi o to, że jest mocna w smaku, że więcej kawy w kawie czujemy, czy to chodzi o to, że jest mocna, że ma więcej kofeiny i da większego kopa? Tutaj na pewno, jeżeli chodzi o ilość kofeiny, najłatwiej rozróżniać moc między arabiką i robustą. I tutaj faktycznie różnica ilości kofeiny jest znaczna, bo arabika to jest około 1-1,5% zawartości kofeiny w ziarnie. Robusta od 3, nawet do 3,5, nawet do 4%. Czyli już widzimy przynajmniej dwukrotnie, trzykrotnie większa zawartość kofeiny. I tutaj ta różnica będzie znacząca właśnie pomiędzy tymi dwoma gatunkami. Natomiast już wybierając konkretną arabikę, czyli szukając czy to z Etiopii, Ruandy, Kenii czy Gwatemali, one pomiędzy sobą już będą miały bardzo małą różnicę.
Więc kwestia kofeiny to przede wszystkim gatunek. To, o czym piszą producenci, to najczęściej jest związane ze stopniem wypalenia, czyli kolejne fiolki, probówki z tej strony, bo jeżeli tę samą kawę wypalimy w bardzo jasny sposób, taki lekki cynamon versus trochę jak Włosi, spalimy prawie tę kawę, będzie prawie czarna, to ilość czy intensywność tego naparu na pewno tutaj będzie znacznie, znacznie większa. Ona będzie dużo intensywniejsza, cięższa, mocniejsza i przede wszystkim będzie miała dużo większą gorycz. Tu mówiłeś o kwasowości i faktycznie kawa jest owocem. Tak jak nasza polska wisienka rośnie sobie, kiedy jest dojrzała, zrywamy ją, tylko że my trochę ją traktujemy na odwrót niż kawę. To znaczy zjadamy wisienkę, wypluwamy pestkę, w kawie jest na odwrót, pozbywamy się owocu, a to, co jest w środku, to są właśnie ziarna kawowca, które później trzeba obrobić, czyli jest jedna z ważnych rzeczy, czyli sposób, w jaki oddzielimy owoc od ziarna, natomiast później musimy wypalić i to wypalenie właśnie daje nam intensywność większą lub delikatniejszą. Ta owocowość w kawie to jest coś bardzo dobrego. Jeżeli nie wypalimy jej bardzo ciemno, to ten charakter, który nabierała ziarno, nabierało podczas całego procesu dojrzewania, czyli te wszystkie wartości mineralne, cukry, kwasowość, kwasy, które były w owocu i przedostały się do ziarna, wypalając kawę jasno, nie zniszczymy ich, a uwypuklimy. I dzięki temu kawa potrafi smakować jak susz owocowy, jak napar herbaciany, mieć aromaty ziołowe, kwiatowe, owoców pestkowych, mirabelki, miodu i wielu, wielu innych. Kawa jest najbardziej skomplikowanym na całym świecie produktem, jeżeli chodzi o ilość aromatów. I ten bukiet w kawie jest najbogatszy z całego wachlarza produktów, które możemy zjeść albo napić się. To właśnie zauważyłem taką jedną rzecz i zastanawiałem się, czy to jest tylko wrażenie, czy rzeczywiście tak jest z tym, co mówiłeś, że na przykład kawa, którą czasami gdzieś tam sobie robię jakąś kawę, czasami czuję bardzo mocny smak, a jakoś w ogóle nie czuję tego pobudzenia kofeinowego później, a zawsze mi się wydaje, że jak czuję ten mocny smak, to znaczy ta kawa jest mocna, czyli musi mieć dużo kofeiny, żeby mnie postawi na nogi, czyli to nie ma związku, to chodzi o poziom wypalenia, a gatunek kawy, okej. To też dużo tłumaczy. W pierwszej kolejności faktycznie wybór, jeżeli naprawdę chcemy się pobudzić, to niestety tej gorszej. Ja często mówię o robuście, że w smaku ona jest bardzo przaśna. Jest nigdy bukiet aromatyczny robusty, czyli tej, która ma dużo więcej kofeiny, nie zrówna się, czy nawet nie dorośnie do połowy tego, co może być w arabice nawet średniej jakości, już nie mówiąc o tych najlepszych jakościach arabiki. Więc to pobudzenie nie zawsze jest związane oczywiście smakiem, tak jak mówisz. My często myślimy, że ale mocna jest ta kawa, ale ona jest mocna ze względu właśnie na sposób wypalenia. Czyli jeżeli jest mocno wypalona, wręcz spalona, to nasza percepcja jest taka, to na pewno mnie pobudzi. Nie zawsze. To właśnie mnie zdziwiło, bo kiedyś w ogóle skąd się dowiedziałem, że istnieje ta robusta, ten drugi gatunek. Gdzieś tam byłem na wyjeździe w Wietnamie, oni tam mają właśnie najwięcej tej robusty uprawiają. To jest w ogóle, też się zdziwiłem, bo to jest chyba jakiś drugi największy eksporter kawy na świecie, czy coś takiego, po bodajże Brazylii. A nikt, za dużo osób nie słyszało w ogóle o kawie też wietnamskiej. I tam mają właśnie ten gatunek, który nie czuć go, że on jest mocny i człowiek go sobie tak pije, a potem wypije jedną, drugą, jeszcze zimną ją się tam pije z jakimś mleczkiem i tak dalej, w te upały, pije się jedną, drugą, trzecią i nagle człowiek odkrywa, że coś jest chyba za bardzo dużo kofeiny w sobie ma. No i to było takie duże zaskoczenie dla mnie, bo w ogóle tego nie było czuć. I wtedy zacząłem podejrzewać, że może to w ogóle nie ma związku ze smakiem, tylko rzeczywiście chodzi o ten gatunek. Także też tu widzę... A dane było ci wypić tam na miejscu kawę czarną, czy zawsze podawali z mleczkiem albo z jakimś, albo słodkim mleczkiem właśnie? Tam na miejscu chyba tylko piłem z tym mlekiem, z lodem mlekiem i tym mlekiem skondensowanym, bardzo
specyficznym. Natomiast przywieźliśmy do Polski kilka tam opakowań, później nawet sobie czasami kupowaliśmy gdzieś na jakiś Allegro. I rzeczywiście ta kawa smakuje bardzo specyficznie, bo ona smakuje trochę jak gorąca czekolada. Ona ma taki dziwny, nie wiem, dziwny smak, bardzo, bardzo dziwny i bardzo taki, nie spotkałem się jeszcze z tym. I to właśnie ta wietnamska z jakiegoś powodu. To dodawanie tego mleczka, to właśnie trochę idziemy w stronę odpowiedź, dlaczego większość z nas pije kawę z mlekiem. Bo mamy najczęściej dostęp w naszych sklepach, marketach, jakichś osiedlowych czy większych, dostęp generalnie do kawy przemysłowej. Kawy, która ma być bardzo uniwersalna, a ta uniwersalność jest spowodowana tym, że ona jest ciemnie wypalona. I teraz, gdy większość z nas zaparzy sobie taką kawę, często jest tak, że bardzo dobra, znaczy jest fajna, ale trochę mleka, bo jest za mocna. I tylko jest super, ale jest pyszna, ale tylko trochę cukru, bo jest za gorzka. No i ja wtedy odpowiadam, czy zadaję pytanie, czy to znaczy, że ta kawa jest naprawdę tak pyszna, że bez mleka i bez cukru, czyli bez włożenia innych smaków, żeby złagodzić, nie jesteśmy ją w stanie wypić. Czy to oznacza, że ona jest dobra? Czy nie to, że jeżeli wypijemy czarną kawę, która będzie oprócz tylko spalenizny, goryczy, miała mnóstwo aromatów delikatnych, czekolady właśnie, orzechów albo owocowych i tych smaków będzie mnóstwo, a nie tylko taka spalenizna, czy to czasami nie bardziej świadczy o jakości kawy? No ale to na to musimy sobie odpowiedzieć oczywiście sami, bo to, że ja namawiam, uświadamiam i pokazuję, jak kawa czarna wysokiej jakości, nie spalona, a dobrze wypalona może smakować, to też nie oznacza, że deprecjonuje te ludzi, którzy piją kawę z mlekiem. Oczywiście do pewnych rzeczy jesteśmy przyzwyczajeni. To tak, jakbyśmy zaczęli jakąkolwiek przygodę z produktem rzemieślniczym. Każdy zaczynał pewnie, czy będziemy puszczali to po 22, możemy o piwie powiedzieć. Możemy, możemy, to nie jest telewizja. Każdy gdzieś zaczynał od taniego przemysłowego piwa, natomiast pamiętamy, nie wiem, mniej więcej 5-7 lat, jak w Polsce wybuchła taka kraftowa rewolucja piwna. I jeżeli porównamy zwykłego pilsa zrobionego metodą rzemieślniczą, nagle się okaże, że on jest po prostu. Wypełnia nam usta miliardem różnych smaków w porównaniu do takiego odfiltrowanego, przemysłowego piwa. Tam właściwie czuć tylko i wyłącznie chmiel. Natomiast prawdziwe, kraftowe, czuć słód, czuć różne rodzaje chmielu i nagle się okazuje, jak ono jest smaczniejsze. No ale jeżeli nie mieliśmy w naszym sklepiku obok wcześniej takiego kraftowego, no to skąd mogliśmy wiedzieć, że tak może smakować? Tak podobnie jest z kawą. Jeżeli mieliśmy dostęp tylko do kawy przemysłowej, mocno wypalonej, no to trzeba ją było czymś w cudzysłowie zagłuszyć albo sprawić, że byłaby pijalna. No i wtedy najprościej zrobić to mlekiem albo cukrem, albo tym i tym naraz. Tak chyba w ogóle jest ze wszystkim praktycznie. Tak samo jak, nie wiem, ja bardzo lubię na przykład żółte sery i kiedyś nie wiedziałem, że istnieją inne żółte sery niż taki gouda, najtańsza gouda ze sklepu. Nagle się okazało, że sery mają 100 tysięcy różnych smaków. Burgery to samo przecież. No, my jak byliśmy dziećmi, to myśleliśmy, że burger to jest ten z McDonalda. Nagle się okazało, że Tak jest. burger to jest prawdziwy posiłek pełnowartościowy i tak dalej. Może smakować I może być całkowicie grubszy inaczej. niż 3-centymetrowa warstwa pieczywka z A jakimś pół wręcz centymetra. powinien. Wręcz nawet Tak powinien. jest. Czyli mówisz, że można przekonać nawet największego fana kawy z mlekiem do kawy czarnej, jeżeli mu się ją odpowiednio dobierze, tak? Gatunek czy sposób parzenia. Tak, ale też podczas przygotowania, czy podczas takiego, bo jeżeli dam jedną z kaw, którą na przykład teraz bardzo lubię, jest to Kolumbia, obróbki Natural, bardzo słodka, bardzo aromatyczna. Jeżeli dam komuś, dobra, to zrób ją sobie, będzie ci smakować, to może nie zrozumieć, o co w niej chodzi. Natomiast jeżeli mu ją przyrządzę, powiedzmy na dwa, trzy sposoby, bo każdy sposób zaparzania kawy wyciąga nieco inny charakter z danej kawy i nie każda kawa nadaje się do każdego sposobu zaparzania. Więc jeżeli dobierzemy te dwa czynniki, składniki, czyli kawę i odpowiedni sposób zaparzania plus jakby recepturę, to jestem w stanie dać napar, o którym opowiem, jak ma ktoś go pić.
Czy wtedy mu to zasmakuje, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa, bo możemy, nie wiem, znaleźć najbardziej wykwintne i bardzo drogie danie jakieś złożone z bardzo rzadkich składników i komuś po prostu to nie zasmakuje, bo woli bigos. Ja też bardzo lubię i nie mam z tym problemu i wiem, że nie wiem, pierwsze spotkanie na przykład w porównaniu bigos z kimchi, o, tu niby kapusty i tu kapusty, no może nie do końca w pierwszym momencie to kimchi być takie dobre. Natomiast później przekonując się i próbując różne, jak to może smakować, nagle okej, faktycznie kimchi to jest fajna zabawa, to może teraz pobawię się z kimchi, więc samo kupienie od razu dużo droższej kawy nie znaczy, że nam ona będzie dużo bardziej smakować. Trochę dalsza jest to droga. To, co powiedziałeś, to myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Zresztą o tym będziemy za chwilę mówić, że poza gatunkiem kawy, sposobem palenia, czyli z jednej strony mamy gatunek, z drugiej strony mamy miejsce, z którego ten gatunek pochodzi, z trzeciej strony mamy kolejną zmienną, czyli sposób przyrządzenia, wypalenia tej kawy. Jeszcze pomiędzy jest obróbka. Obróbka, czyli sposób pozyskania ziarna z owocu. Może być naturalna, czyli sucha, mokra, mogą być jakieś anaerobiki, czyli fermentowanie tej kawy i ona ma bardzo duży jeszcze wpływ na smak. O tym nie mówiłem. Ale tak, kontynuując dalej Czyli ten ciąg, na razie bardzo dobrze. piąty etap jest z tą obróbką, to mamy jeszcze do wypalania. I szósty Tak. etap to mamy jeszcze sposób, w jaki ta kawa będzie przyrządzona już przez nas, czy tam przez baristę, tak? Tak, a to jest kolejna składowa, bo w już przyrządzeniu będzie liczyć się już a sposób zaparzenia, woda, jaką dobierzemy, rodzaj filtra, proporcje tej kawy, no i jedna z najważniejszych rzeczy, sposób zmielenia i jakość zmielenia kawy. O tym bardzo dużo z nas zapomina, a jest to jedna z kluczowych rzeczy, która tak naprawdę do zaparzenia naprawdę dobrego naparu jest bardzo, bardzo istotna. Co to znaczy jakość zmielenia? To chodzi o to, żeby to zrobić na świeżo, nazwijmy to, czy to chodzi o to, żeby mieć To odpowiedni po młynek? pierwsze. Czy od czego to zależy? Świeżość, mnóstwo w kawie jest związków bardzo lotnych. To są oczywiście jakieś pochodne różnych kwasów, estrów, które dają często takie najłagodniejsze aromaty, bardzo często kwiatowe, owocowe. I one faktycznie zaraz po zmieleniu, w związku z tym, że są substancjami bardzo lotnymi, szybko nam ulatują. W związku z tym zmielenie kawy i zrobienie jej na zapas, zmielenie kawy, nie wiem, 200 gramów i przygotowanie jej przez 2 tygodnie, no, po pierwszych kilku dniach już nawet nie będzie już. Patrząc restrykcyjnie, już po 15 minutach te najbardziej lotne nam uciekają, ale już patrząc bardziej rozsądnie, już po kilku dniach będziemy czuli bardzo dużą różnicę. Ale to też jeszcze nie jest najważniejsze. Jakość przemiału jest dużo ważniejsza. I ja znowu będę, bardzo lubię świat kawy przerzucać jakby całą techniczną rzecz do czegoś, z czym obcujemy na co dzień. Więc uwaga, sposób zmielenia i jakość zmielenia porównam teraz do gulaszu. Jak można sposób zmielenia porównać do gulaszu? Otóż już przedstawiam. Jeżeli chcemy zrobić gulasz, może być wegański. Nie musi to być od razu mięso. Więc bierzemy jakikolwiek produkt, który tniemy w kosteczkę i co jest ważne, żeby każda ta cząstka była jak najbardziej równa. Czemu? No bo jeżeli weźmiemy sobie naszą, niech będzie cukinia i pokroimy byle jak. Jedną przekroimy na pół i będzie wielki kawał cukinii, który wrzucimy na patelnię. Obok będzie taka kosteczka, powiedzmy, przypominająca, nie wiem, czy wielkością śliwkę. Kolejna kosteczka to będzie taka jak kostka do gry, czyli jeszcze mniejsza. A z drugiej strony na samym końcu będzie wielkość, o, niech będzie, ziarna kawy. Czyli mamy bardzo duży rozstrzał. I wrzucamy cały ten rozstrzał pokrojonej niedbale właśnie cukinii i podsmażamy, załóżmy, 3 minuty. Ta najdrobniejsza rozciapie nam się, będzie rozgotowana, miękka, niedobra. Ta zaraz za nią, no już prawie będzie rozciapana i rozgotowana. Najlepsza będzie, powiedzmy, ta śliwka, czyli będzie jeszcze taka lekko chrupiąca, idealna, czyli już nie surowa. Później ta wielkość duża, za to będzie surowa, zbyt twarda, jeszcze ten aromat smażenia do niej nie przejdzie. No i kiedy przygotujemy z tego nasz gulasz,
no to coś nam zawsze będzie przeszkadzało. Albo zbyt rozgotowane, albo zbyt surowe. Kiedy postaramy się i każda cząstka będzie idealnie w tym samej wielkości, to podsmażona w tym samym czasie da nam no, najlepszy efekt. Podobnie jest z kawą. Jeżeli mamy młynek, który daje nam bardzo duży rozrzut na mnóstwo drobnego przemiału jak pył, jak cukier puder, to te cząstki bardzo szybko i intensywnie się zaparzają, bo woda z nich wyciąga mnóstwo smaku. Za to, kiedy są bardzo duże frakcje, takie pociętej kawy na kilka części, to żeby wyciągnąć tyle samo z tej cząstki, potrzebujemy dużo dłuższy czas zaparzania. I kiedy zaparzamy daną metodę, nieważne czy to będzie minuta, dwie, trzy, pięć, to w tym czasie jednocześnie kawa będzie i przeparzona, bo mamy dużo pyłu, i niedoparzona, bo mamy dużo cząstek. Jeżeli one by były jednolicie zmielone, to w tym samym czasie wyciągamy jak najwięcej z tej kawy. To jest jeden z podstawowych błędów, od których zaczynają kawosze, którzy chcą pić kawę w domu, często kupując młynek do kawy, który młynkiem do kawy nie jest. A co to znaczy? Jeżeli kojarzymy taki młynek, który wygląda jak blender, czyli jest przykrywka, w środku są ostrze, w zależności od tam różnych modeli, i wsypujemy kawę, zakrywamy i robimy bzyk, czyli ostrze nam tną, to wiem, że często na opakowaniach jest napisane młynek do kawy. To nie jest młynek do kawy i dla tych, którzy uwielbiają taki gadżet kuchenny jak Thermomix, to też nie jest młynek do kawy. To jest młynek super do cukru pudru, do orzechów, do czegokolwiek innego. Przemiał, który taki młynek ostrzowy nam da, w żadnym wypadku nie nadaje się do przygotowania kawy, bo nigdy nie mamy powtarzalności, nie mamy powtarzalności tego przemiału, przez co za każdym razem ta kawa smakuje inaczej i niestety zawsze źle. Czyli jakby większe znaczenie ma nie tyle to, czy ją zmielimy drobno czy grubo, tylko żeby równomiernie. Równomiernie. Dokładnie tak. Ładne słowo możemy użyć, żeby była zmielona homogenicznie, czyli jakby w tych samych obrębach, powiedzmy, wielkości. I tutaj pomagają nam w tym młynki żarnowe. Żarnowe, czyli my najszybciej możemy kojarzyć je po prostu z młynkami takimi do pieprzu. Jest to jeden z rodzajów młynka żarnowego, gdzie kawa nie jest cięta, a jest ścierana. Dzięki temu, jak przypomnimy sobie, no może ktoś z was, ja miałem taki rytuał, jak przychodziły święta, to tata prosił mnie zawsze, żebym zmielił tam, nie wiem, pół słoika pieprzu, wiadomo, dużo gotowania, świeży pieprz, wszystkie potrawy będą na pewno lepsze z takim świeżym pieprzem, więc zmieliłem sporo tego pieprzu i faktycznie jak popatrzymy, ten przemiał z świeżo zmielonego pieprzu, jak jest drobno ustawione to mielenie, to jest faktycznie bardzo równy. I właśnie to dają nam młynki żarnowe. Nieważne, czy to są ręczne, takie jak akurat tutaj mam jeden, czy to będą elektryczne, generalnie żarna, czyli ścieranie, a nie cięcie kawy. Ale nawet jeżeli mamy już, załóżmy, kawę zmieloną, to też zauważyłem, że jakby inny smak z tej samej kawy się uzyskuje, no, mówię jak laik, ale po prostu gdzieś tam z eksperymentów. Jak dałem tą samą kawę do ekspresu przelewowego, to smakowała inaczej niż jak jej użyliśmy na przykład do ekspresu ciśnieniowego, albo jak zalaliśmy parzuchę po prostu w szklance. Całkowicie inny smak i całkowicie jakby no, z jednej kawy uzyskało się trzy całkowicie różne rzeczy. Z czego to wynika? To chodzi o to, o temperaturę, czy może o czas kontaktu tej kawy z tą wodą? Jak to wygląda? To jest tak naprawdę wypadkowa wszystkiego. To, o czym wspomniałeś, o czasie, jeszcze dorzuciłbym ciśnienie, ale najpierw, zanim omówimy te metody, to jedną rzecz ważną chciałbym wspomnieć. Jeżeli kupujemy kawę mieloną, to jest ona zmielona według producenta uniwersalnie. W świecie kawy czegoś takiego nie ma. Ta kawa tak naprawdę najbliżej jest zmielona do takiego włoskiego sposobu zaparzania kawy, czyli do kafeterki. Taki metalowy dzbanek skręcany z dwóch części, w środku jest koszyczek, do którego wsypujemy kawę. Kafeterka, mokka, tak możemy też nazwać to nasze urządzenie.
I jeżeli wsypiemy do innych metod, to niestety ten przemiał albo jest zbyt gruby, albo jest zbyt cienki. Jeżeli mówimy o przelewie, powinna ona być dużo grubiej zmielona. Jeżeli w ogóle mówimy o French pressie, czyli szklanym dzbanek z takim tłoczkiem, powinna być jeszcze grubiej zmielona. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o ekspresie ciśnieniowym, powinna być drobniej zmielona, czyli uniwersalne zmielenie w markecie nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak kawa, która będzie do każdej z metod, i dlatego ten młynek u nas w domu jest rozsądniejszym rozwiązaniem, kiedy mamy różne sposoby zaparzania kawy. A z czego wynikają te różnice? Znowu będę się podpierał przykładami mało kawowymi. Otóż wyobraźmy sobie, był przedtem gulasz z cukinii, to teraz bierzemy na ruszt mięso, niech będzie. Więc jeżeli weźmiemy takiego sobie kurczaka w filet i teraz tak, zrobimy go na parze, ugotujemy, usmażymy, wrzucimy na grill i uwędzimy, to jeden kurczak, a zupełnie różne, może nie do końca smaki, ale różny charakter. Łagodny, delikatny, bardziej kruchy, soczysty, inaczej się w cudzysłowie gryzie, powiedzmy, z różnych metod obróbki. I tak jest z kawą. Po co tyle tych metod jest na świecie? Po to, żeby dobrać charakter do naszych własnych upodobań. Jeżeli używamy ciśnieniowych metod, czyli ekspres ciśnieniowy może być taki klasyczny kolbowy, gdzie samemu musimy zmielić, ubić, później podpiąć do ekspresu i zaparzyć espresso, takie najbardziej klasyczne espresso. Wtedy przez to, że kawa zaparzała się krótko, to uwaga, ona wcale nie będzie miała dużo kofeiny. To jest dużo słabsza kawa niż każda kawa przelewowa, ale o tym zaraz. Natomiast czyli to espresso, jest najbardziej intensywnym i najbardziej wyrazistym sposobem zaparzania kawy. Czemu? Bo chociaż temperatura wcale tam nie jest wysoka, bo to jest około 90 stopni, to woda jest przeciskana pod bardzo dużym ciśnieniem. To jest około 9 barów, przynajmniej w takim klasycznym kolbowym ręcznym ekspresie. Automaty potrafią nawet do 12-15 barów przeciskać tą wodę, która nadal ma temperaturę około 90 stopni, przez co w krótkim czasie jesteśmy w stanie wyciągnąć taki bardzo oleisty i intensywny aromat, ale tak jak mówiłem, wcale nie znaczy to, że bardzo mocny, jeżeli chodzi o kofeinę. Z drugiej strony, mając ten ekspres przelewowy, gdzie kawa powinna być zmielona dużo grubiej, ja bym porównał to espresso z taką bardzo, bardzo drobną solą kuchenną versus przelew z takim cukrem albo wręcz solą gruboziarnistą, czyli naprawdę może nie skrajnie, ale bardzo duża różnica, bo tam proces zaparzania nie jest związany z żadnym ciśnieniem, tylko z powolnym skapywaniem dla tego przelewowa, albo jakby Czesi powiedzieli przekapana, tej wody grawitacyjnie przez zmieloną kawę w filtrze. I przez to, że ma kontakt ona czasami 2, 3, 5 minut, to jest to czas, w którym kofeina ma większe możliwości na przedostanie się do naparu. I taka kawa jest dużo mocniejsza, taka filiżanka tej kawy przelewowej pod względem kofeiny niż wszystkie na bazie ciśnieniowego przygotowania. W smaku łagodniejsza, bardziej to będzie napar przypominał herbatę, będzie lżejsza, jak zobaczymy pod słońcem, może być bardziej prześwitująca, przez espresso nie ma szansy, żeby przedarło się nam słońce. Więc kwestia samego przyrządzenia kawy to jest wybranie z danej metody charakteru, który nam bardziej odpowiada. Szukamy intensywniejszych doznań, no to przynajmniej kawiarka, ekspres ciśnieniowy, automatyczny albo ręczny. Jeżeli szukamy czegoś łagodniejszego, może być to właśnie French press, mogą być to różnego rodzaju dripy, czyli właśnie
Urządzenia, w których przelewa się przez zmieloną kawę wodę. Mogą być też urządzenia takie trochę nowocześniejsze. To 2005 rok powstania takiego gadżetu, czyli Aeropress, wynaleziony przez człowieka, który wcześniej wynalazł do rzucania taki talerz. Tamtego talerza nie opatentował, natomiast Aeropress już tak. Jest to jedno z bardziej popularnych aktualnie sposobów zaparzania kawy, które, uwaga, dorobiło się nawet międzynarodowych mistrzostw i zawodów, w których bariści przygotowują dla sędziów pod ocenę właśnie kawę z tego urządzenia. Czyli poza tym jeszcze, że mamy te 7, 6, czy ile tam policzyłem etapów, do już tego dużo. Dochodzi jeszcze sposób parzenia, czas kontaktu z wodą, do tego dochodzi jeszcze różne rodzaje urządzeń, które w różny sposób pozwalają nam różne rzeczy wydobyć. Myślę, że to jest temat co najmniej na doktorat, a nie na krótki wywiad. Jest kilka doktoratów, faktycznie czytałem też kilka opracowań. Już nawet a propos tego, jak w danej metodzie chociażby kofeina się uwalnia, kiedy, w jakich ilościach, poprzez naukowe opracowania, obróbki kawy, przechowywania. Jest to naprawdę bardzo szeroka działka, od właściwie przemysłu, poprzez hobby, poprzez styl życia, poprzez sposób zarobku, więc o kawie można dużo rozmawiać. Jeżeli wchodzimy w techniczne rzeczy, śmiem twierdzić, że jeszcze więcej, więc tutaj taka nam piękna gdzieś tam klamra powstała, więc to, ile ja jako trener baristów mam do przekazania baristom, nagle okazuje się, że jest tego naprawdę sporo, bo tych czynników, które wpływają już na to, co wypijemy w naszej filiżance, jest naprawdę bardzo dużo i ta świadomość powinna być jak największa, żeby błędów na samym końcu nie popełnić i żebyśmy my jako klienci, goście kawiarni, czy nie wiem, nawet palarni, bo w końcu kupujemy też sobie ziarno, które sami przygotowujemy, mieli świadomość, jaki będzie miał wpływ to finalnie na naszą właśnie filiżankę. I myślę, że to jest piękna puenta, ale ten odcinek jest eksperymentalnym odcinkiem, bo dzisiaj będziemy robić mały warsztat w jego trakcie. Powiedz coś niecoś na temat tego, co będziemy robić i potem sobie zrobimy krótką przerwę, przestawimy się i będziemy lecieć z tematem. Od razu powiem, że będziemy przygotowywali sposób zaparzenia, który nie jest moim ulubionym. Natomiast bardzo lubię z nim pracować. Mówię o naparze, który uzyskamy poprzez przygotowanie właśnie w Aeropressie. Natomiast czemu lubię prowadzić na nim szkolenia i przygotowywać kawę? Ze względu na to, że chociaż jest to proste urządzenie, składa się właściwie z trzech części, tłoka, taka trochę wielka strzykawka, tylko na szczęście bez igły, więc mężczyźni nie mdleją na widok tego urządzenia. Cała komora zaparzająca plus sitko, w którym umieścimy później filtr papierowy. Bardzo proste urządzenie. Można by powiedzieć, że jest to trochę rozwinięcie French pressa, jest to trochę rozwinięcie jakiejś metody ciśnieniowej. Natomiast to, ile jesteśmy w stanie zrobić przepisów na to urządzenie, to jest rzecz, która mnie jakby fascynuje i którą lubię właśnie w Aeropressie, bo mając jedną kawę możemy znaleźć 5, 10, 20 różnych przepisów, czyli zacząć kawę zaparzać albo tak, albo metodą odwróconą, zalać najpierw mniejszą część o niższą temperaturą, później resztę wyższą temperaturą, mamy smak X. Później możemy zrobić tak, że zalać od razu wyższą temperaturą, mamy kolejny smak Y. Później zalać do połowy, poczekać 30 sekund, zalać resztę, poczekać minutę, będziemy mieli kolejny smak, więc ilość i sposób eksperymentowania w Aeropressie nie, że jest nieskończony, ale naprawdę jest wielki. Mnie przeszkadza tylko jedna rzecz w porównaniu do innych metod, za którymi, które częściej przygotowuję, czyli metod przelewowych. Otóż
Metody przelewowe często mają grubsze filtry. Tutaj jest taki bardzo cieniutki płat papieru, który po włożeniu daje odczucie takiej lekkiej pylistości. Jeżeli pijemy kawiarkę, to na końcu jest takie lekkie błotko. W Aeropressie nie ma aż takiego błotka, natomiast taką lekką szorstkość czuć na języku. W ekspresach przelewowych czy w metodach przelewowych, w dripach, te filtry są dużo grubsze i przez co napar jest bardziej klarowny, jest czystszy dla naszych kubeczków smakowych, dla naszego języka. Więcej tu jest możliwości, ale mnie przeszkadza właśnie trochę ta szorstkość i ja dlatego używam często dwóch filtrów naraz, niektórzy nawet używają trzech filtrów i przez co wtedy możemy sobie trochę tej pylistości zniwelować. A proces zaparzania jest bardzo prosty. W skrócie, zanim zaczniemy później, bo wtedy będzie się działo więcej, w skrócie go opiszę. Wsypiemy sobie po rozciągniętej strzykawce, czyli naszym aeropresie, do góry nogami. Wsypiemy do środka, do tej komory kawę, 15 gramów, bo tu jest ważna proporcja, jak w wielu zaparzaniach kawy, 6 gramów na 100 ml wody. W związku z tym, że będziemy wlewali tu 250 ml, no to szybko możemy sobie podzielić, że to jest 2,5 razy 6, mamy tutaj 15 gramów. I jeżeli wsypiemy 15 gramów, to nawet nie musimy używać wagi, chociaż ja dla pewności tych wszystkich zmiennych wagę będę sobie używał, żeby mieć pewność co do mililitra wlania tej wody. Wlewamy, czekamy około półtorej minuty, zakręcamy razem z filtrem papierowym, odwracamy do góry nogami na kubeczek, filiżankę i przyciskamy. Od cała filozofia. Natomiast można z nim bawić się dużo bardziej, ale mówię, dzisiaj taki najprostszy, najbardziej powtarzalny według mnie sposób sobie w taki właśnie sposób przyrządzimy tę kawę. Czy napar właśnie z Aeropressu. No to co, to pora zaczynać. Idę po sprzęt i zaraz próbuję. Tak jest. Podgrzewamy wodę, używamy filtrowanej, żeby miała nieco niższą mineralizację, bo dzięki temu wyciągniemy więcej z kawy. Wodę z kranu pić można bezpiecznie w większości miejsc w Polsce, ale ona ma trochę zbyt dużo zazwyczaj minerałów, ogólnej ilości minerałów, czyli tego, co możemy, jak zerkniemy na butelkę w sklepie, to będzie tam ilość minerałów na litr. Jeżeli ją przefiltrujemy w domu, ograniczymy ogólną ilość tych minerałów, dla kawy będzie to dużo lepiej. Dla naszego zdrowia to druga rzecz, czy mniej, czy więcej minerałów nam szkodzi, czy nie. Natomiast kawie zbyt duża ilość minerałów szkodzi, bo staje się bardziej płaska, nie jesteśmy w stanie wyciągnąć całego wachlarza tych aromatów. To co, startujemy. Dobra, jesteśmy już z powrotem, ja mam nawet fartuszek, którego nie widać. Tutaj, o proszę bardzo, taki gustowny. Mam cały sprzęt przygotowany. To proszę, Karolu, powiedz, co będziemy robić i w ogóle powiedz, od czego zaczynamy, co jest nam potrzebne, od czego zaczynamy i po kolei, krok po kroku, co się dzieje. Tak, w związku z tym, że jesteśmy w dwóch miejscach, ja przygotowałem ci zestawik ze wszystkim, już mamy zmieloną, masz zmieloną kawę. W związku z tym ja zacznę od tego, że zmielę tutaj tylko tyle, ile potrzebuję. Ty masz dokładnie odmierzoną taką porcję, ile potrzebujemy do przygotowania jednego aeropresu w tym momencie, w tym słoiczku. Ja muszę sobie to teraz zrobić, czyli muszę odmierzyć 15 gramów, bo będziemy zaparzali 250 ml, zalewali 250 ml wody, w związku z tym wkładam na wadze nasz młynek i odmierzę kawę. I tutaj, jeżeli popatrzymy na gadżety kawowe, które możemy mieć w domu, to jest to jeden z bardziej przydatnych gadżetów, po prostu waga. Dzięki temu zawsze mamy pewność, że te proporcje 6 gramów na 100 ml mamy zachowane. Czyli robiąc, nieważne czy to będzie przelew, czy to będzie French press, aeropress, jeżeli zważymy sobie ilość kawy, a później postawimy
jakiekolwiek urządzenie i wytarujemy na wadze, to będziemy wiedzieli dokładnie, ile tej wody do niego wlewamy. To jest kluczowa rzecz, jeżeli chcemy, żeby za każdym razem powtarzalność smaku była na najwyższym poziomie, czyli dbanie o proporcje prostym urządzeniem, czyli wagą. Dzisiaj po dwóch stronach monitorka będziemy parzyli kawę z Ruandy. Ruanda Bugoi. Już odmierzam w takim razie 15 gramów. I za chwileczkę też będziemy sobie ją mielili. I jeszcze ze dwa ziarenka mamy 15 gramów. Jeżeli chodzi o tę kawę, ona jest w obróbce natural. Natural, czyli ona sobie po zebraniu z krzaczka jest rozsypywana na takich dużych płatach materiału, często łożach, takich na palach bitych i ona sobie schnie kilkanaście dni, aż do takiej formy, że te wisienki staną się prawie czarne, czyli obecnie aż nic tam w tym owocu nie pozostanie z wody. Dzięki temu będzie ten owoc bardziej kruchy, ale dzięki temu dla kawy jest to duża różnica. Tak obrabiana kawa jest dużo słodsza. W kawach obrabianych naturalnie, czyli to będzie tak zwany proces suchy, znajdziemy dużo więcej takich aromatyk drzemów, takich powideł, słodkich owocowych nut i do tego takich słodkich owoców jak jagody, maliny, ale często takie wygotowane. Jeżeli szukamy kaw bardziej cytrusowych, delikatniejszych, szukamy wtedy albo tak zwanych anaerobików, czyli eksperymentalnych obróbek, czyli fermentacji ziarna, albo na przykład metody tak zwanej na mokro, czyli washed. I one wtedy są delikatniejsze, ta kwasowość jest dużo, dużo wyższa. To ja mielę, chwilę pohałasuję. Może wygląda to na trudną pracę, ale spokojnie moja czteroletnia kiedyś córka dawała radę, żeby to zmielić, więc to nie jest ciężka praca. Mamy już zmieloną kawę, więc całego młynka nie potrzebuję, potrzebuję tylko i wyłącznie górę zmieloną i razem sypujemy do środka całość, czyli nasze 15 gramów. Dobra, udowadniam, że to się da zrobić. O. Jeszcze nie zepsułem. Dobra, super. Ty już widziałem, że filtr masz przepukany. Ja sobie położę go na zlewce i przeleję odrobiną gorącej wody. Po co? Jeżeli mamy jakąkolwiek metodę, która opiera się o filtr właśnie papierowy, warto przelać odrobiną gorącej wody po to, żeby takiego aromatu papierowego się pozbyć. Jeżeli są to filtry białe, nie będą miały tak intensywnego tego aromatu, ale jeżeli kojarzycie takie filtry naturalne, powiedzmy w kolorze tej paczki to jest brąz chyba, z kolorami nigdy nie byłem za pan brat, i przelejecie tą wodę i ją powąchacie, będzie ona pachniała, czy nie wiem, czy to jest zapach, no ale generalnie będzie to raczej zapach przypominający makulaturę, mokry karton. Jeżeli tego na co dzień nie robimy, nie przelewamy i nie wylewamy tej wody, oczywiście można po studzeniu wlać ją do kwiatków, więc nie wylewać tej wody, ale jeżeli zostawimy tę wodę w sensie w naparze, no to są nuty, które nie do końca chcielibyśmy mieć w naszej filiżance, to znaczy mokry karton, makulatura, to nie są najprzyjemniejsze smaki, których szukamy wybierając kawę. O, ta jest w aromacie makulatury, moja ulubiona. Więc jeżeli nie chcecie, żeby wasz napar smakował kartonem, a używacie jakiejkolwiek metody, której podstawą są filtry papierowe, przelejcie. Nie musi być to dużo tej wody. Ważne, żeby ją przepłukać. Co dalej?
Ja stawiam sobie na wadze ten Aeropress. Spokojnie, nie musisz, jeżeli będziemy zaparzali go całego i mamy 15 gramów, to gdy wlejesz do samego końca, będziesz miał pewność, że jest tam 250 ml i również tak naprawdę wy. Więc da się to też zrobić w warunkach polowych. Mój Aeropress kiedyś był zaparzany pod Samotnią. Spokojnie da się. Na kamieniu, tylko gorąca woda była ze schroniska, ale też można sobie przyczłapać z termosem gorącej wody. I uwaga, tutaj gorąca to nie znaczy wrzątek. Wrzątek bardzo często kawę nam uprości, trochę ją za mocno przypali. Woda, którą będziemy używali, to jest około 90, 92, 4 stopnie, to byłoby gdzieś tam maksymalnie. Ja zazwyczaj wolę używać nieco niższej, czyli właśnie 90, 92 stopnie. Dzięki temu wyciągamy trochę więcej kwasowości, więcej owocowych nut i nie przypalamy właśnie tak kawy. No to jak jesteśmy gotowi, to lecimy. Ja w międzyczasie włączę sobie też stoper. Pierwsza partia to jest mniej więcej 1/3, 1/4 naszego urządzenia. Tyle wlewamy wody na początku. Mocnym, Czyli intensywnym strumieniem. nie całość najpierw. Nie. Dobra. Teraz możemy albo łyżeczką, albo też takim gadżetem, który jest przy Aeropresie, takim mieszadełkiem, lekko zamieszać sobie tę kawę. Dzięki temu cała woda dobrze nam pokryje się. Cała woda pokryje dobrze kawę, czy kawa zostanie pokryta bardzo dobrze wodą i równomiernie nam się zaparzy. Poczekamy sobie kilkanaście jeszcze sekund. Mniej więcej ten proces tak zwanej preinfuzji, czyli wstępnego zaparzania, zazwyczaj trwa około 30 sekund. U mnie właśnie te 30 sekund wybiło i teraz leję wodę już do samego końca. Bardzo ładnie. Co rozumiesz przez do samego końca? Aż się ta pianka, którą będzie razem z rantem zrówna. Okej, to dobrze zrozumiałem, bo już bym się z tego nie wycofał, chyba. Mamy 250 ml, nie jest potrzebna mi już waga, natomiast na niej mam też jeszcze stoper, więc sobie chwilę obok ją zostawię. Teraz możemy to nasze sitko z przepłukanym filtrem zakręcić. Dobra. Minęło u mnie 1,5 minuty. Jest to super czas, żeby kawę naszą przecisnąć. Dzięki temu, im będziemy ją trzymać dłużej, tym będzie intensywniejsza, bardziej też gorzka, będzie miała więcej kofeiny, będzie cięższa. Jeżeli będzie to bliżej minuty czy półtorej, ona będzie wtedy łagodniejsza, bardziej cytrusowa, delikatniejsza. Cóż, teraz najbardziej część ekwilibrystyczna, czyli całość musimy sobie przerzucić do góry nogami. Możemy trochę zamieszać całością, dzięki temu w środku kawa nam również lepiej się ułoży. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak taki mały crossfit uczynić, czyli przeciskamy. To też nie jest jakoś rzecz wymagająca wielkiej siły. Jedną ręką spokojnie możemy też zrobić, bo mam po prostu jest wygodniej. I teraz to, jak wyciskamy, czyli czy szybko i mocno, czy bardzo delikatnie i powoli, również będzie miało wpływ na smak. Jeżeli zrobimy to bardzo szybko i mocno, jest wtedy większe ciśnienie, kawa jest intensywniejsza, bardziej wyrazista, więcej będzie miała goryczy. Jeżeli zrobimy to wolniej, ale delikatniejszym ciśnieniem, kawa będzie właśnie bardziej cytrusowa, więc nawet sposobem wyciskania jesteśmy w stanie sobie różny sposób czy różny napar uzyskać. Nie pozostaje nam nic innego, jak już taki napar właśnie przypominający trochę herbatę. Czyli ona nie jest czarna. Ona jest taką, powiedzmy, mocną herbatą, czy nawet herbatą z cytryną, właśnie w Aeropresie z jasno wypalonej kawy uzyskać. I rzecz jeszcze kolejna, jeżeli chodzi o kawy tak przyrządzone i kawy jasno wypalone, w nich mnóstwo, czy bardzo często znajdziemy mnóstwo owocowych aromatów, kwiatowych, delikatnych. Natomiast
Wiem, że my jesteśmy przyzwyczajeni i często też pijemy kawę po to, żeby była gorąca. Ale tutaj polecam dać jej chwilę. Dać jej chwilę, żeby sobie nieco przestygła. Ona po zaparzeniu będzie miała około 70 paru stopni, bo wiadomo, aeropress trochę pochłonął tej temperatury. Sama kawa zmielona plus powietrze, którym się otacza, też zabiera nam temperaturę z naparu. Filiżanka, która była chłodniejsza, też nam zabrała trochę temperatury. Da się pić ją już i faktycznie możemy spróbować sobie, ale polecam większość tej kawy wypić za chwilę, za minutę, dwie, kiedy ta temperatura będzie nieco niższa. To nadal będzie przyjemna temperatura, bo to będzie powyżej 60 stopni, ale nagle się okaże, że to, co wyczyniliśmy w pierwszym łyku, w porównaniu do drugiego, trzeciego, to jest jedna mała część z tego, co dalej w kawie może być. Z czym to jest związane? Jeżeli jest gorący napój, nasze kubeczki smakowe nie są w stanie wyciągnąć z niego tyle, kiedy będzie ona przyjemnie bardzo ciepła. Więc polecam, jeżeli chodzi o kawy przelewowe, tutaj nie polecam tego z espresso, czyli picie espresso zimnego. Tutaj w tę stronę to nie jest dobra rzecz, ale jeżeli chodzi o przelewy, poczekać, może być to też kwestia zaparzania w French pressie, poczekać chwilę, aż ona będzie bardzo ciepła, a nie gorąca. Z każdym łykiem ona nam się zaczyna otwierać. Czyli to nie sama kawa się zmienia, chociaż dla nas percepcja jest taka, że ona smakuje szerzej, pełniej, ale to jest związane z naszymi kubeczkami smakowymi. Zawsze drugi, trzeci łyk jest już bardziej cytrusowy, jest łagodniejszy i właśnie zaczyna pokazywać tą słodycz swoją. Chociaż nie ma tam grama cukru, to pytanie, czy ta kawa jest gorzka, czy ta kawa jest ciężka? Ja jestem w ogóle zaskoczony zmiennością smaku, to o czym mówiłeś teraz, bo zrobiłem sobie łyka wcześniej i tak czuję taka delikatna kawa, taka lekko taka kwaskowata, nie? A teraz znowu jak wypiłem, to jakby mi ktoś podmienił kubki, bo czuję jakbym coś innego pił, nie? A to minęło, nie wiem, 30 sekund. To też jest kwestia na przykład aeropresu, który ma swój specyficzny charakter. W związku z tym, że tam jest tego pyłu trochę więcej, to ta kawa na pewno trochę bardziej na samym początku ma więcej goryczy, bo ten drobny pył nam się zaparza trochę mocniej. Jeżeli tę samą kawę w tych samych proporcjach, tę samą wodę zaparzylibyśmy w innym urządzeniu jak dripper, jak Chemex, to jest taki szklany dzban, bardzo często występuje w Przyjaciołach, jeżeli lubicie ten serial, to tam często jest zaparzany w takim dzbanie. Tam jest dużo grubszy filtr, przez to tej goryczy w kawie jest dużo, dużo mniej. Ona zostaje na samym tym filtrze. Sam napar byłby o 2-3 stopnie jaśniejszy. W związku z tym, gdy pilibyśmy go, tej goryczy byłoby dużo mniej, za to tych owocowych, cytrusowych nut byłoby znacznie więcej, bo one by nie były tak przykryte tą goryczą. Więc mając jedną kawę, a w domu 2-3 rodzaje zaparzania, możemy zobaczyć, jaki charakter uzyskamy właśnie w różnych sposobach zaparzania. Muszę ci powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten mój eksperyment w tym odcinku warsztatowy, bo rzeczywiście... Bardzo ciekawe doświadczenie. Zobaczysz, że jak ona jeszcze chwilę sobie przestygnie, wyciągniesz kolejne smaki, których na samym początku jeszcze też nie było. To i resztę sobie jeszcze zostawiam, bo ja z mojej zachłannością wypiję zaraz całą. Super, bardzo, w ogóle bardzo ci dziękuję za wywiad, bardzo ci dziękuję za ten warsztat. Powiedz, gdzie ciebie znajdziemy, gdzie was znajdziemy, jakieś social media, etnokafe i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie linki oczywiście dodamy też w opisie odcinka. Najłatwiej tak naprawdę spotkać nas, również mnie, na YouTubie i tam w profilu Etnokafe. Podpowiada mi też to, o czym dzisiaj trochę nakreślałem, mówiąc takimi sloganami jak dripper, tutaj aeropress, jak Chemex, inne sposoby zaparzania kawy. Tam podpowiadam, jak to zrobić i czym one się charakteryzują, różnią i jak je najłatwiej przygotować, więc tam takowe filmiki
znajdziecie. Również, jeżeli macie ochotę na takie online'owe spotkania, my je również prowadzimy, robiąc takie warsztaty online, więc warto się gdzieś tam nas znaleźć i dopytać, bo jeżeli macie team bardzo zajaranym kawą i chcielibyście takie gdzieś biurowe, powiedzmy, spotkanie, chociaż każdy w swoim home office przygotować, to oczywiście też możemy przyjść do was do domu. Może przez kamerkę, ale do domu. Super. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zabieram cię za kawę zaraz, bo już chyba się nie powstrzymam, ale to już, że tak powiem, off the record, jak już zakończymy nagranie. Super, bardzo ci dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Również pijmy dużo dobrej, bawmy się kawą, próbujmy, bo to jest naprawdę świetna rzecz, z którą możemy poznawać i próbować bardzo, bardzo na wielu etapach. I zobaczycie, że to nie jest tylko, nie będzie tylko rzecz, którą trzeba zrobić rano, żeby się obudzić, ale to będzie rzecz też, która daje naprawdę mnóstwo radości samego picia, ale też przygotowania, i tego wam bardzo życzę. No to na zdrowie. A my się widzimy już za tydzień, jak co środę o godzinie 10. Do zobaczenia i na zdrowie dla wszystkich.